Premiera najnowszego filmu telewizji Asta zapełniła po brzegi Sronohangar numer 5 na pilskim lotnisku. Cieszę się, że to popołudnie Państwo postanowili spędzić z nami. Pomysł na powstanie filmu zrodził się po publikacji książki Ów nie spaliłem Kopenhagi, która opisuje życiorys Bogdana Likusa, jednego z najzdolniejszych i najbardziej wyróżniających się pilotów wojskowych w PRL-u. Zainteresowanie jego postacią skłoniło mnie do stworzenia krótkiego filmu zarówno o nim, jak i o innych inspirujących postaciach z jego otoczenia. Film kręciliśmy w kilku miejscach w Polsce, ważnych oczywiście dla naszego bohatera. Pozwoliło to cofnąć się do czasów młodości, przypomnieć, co zainspirowało go tak naprawdę do tego, żeby zostać pilotem wojskowym. W filmie Bogdan Likus odbywa sentymentalną podróż do czasów młodości, wojska oraz momentu, w którym przeszedł do rezerwy. Na swojej drodze spotyka innych kolegów pilotów. Wspominają razem czasy, kiedy to niebo stało przed nimi otworem. Braliśmy po prostu udział we wszystkich ćwiczeniach Układu Warszawskiego. Lądowaliśmy na terenach i Czechosłowacji, i na terenie Niemiec. Stamtąd też działania były w kierunku na Berlin. W latach 70. w białoruskiej Lidzie z kolei garstka najlepszych była przygotowywana na wypadek wojny do zrzucenia bomby atomowej na Kopenhagę. Była to jedna z najściślej chronionych operacji wojskowych Układu Warszawskiego. Wszyscy mieli trzy jednakowe bomby. Trzy, ale jedna, dwie atrapy, a jedna była prawdziwa. I też nam tak powiedziano, że w momencie jak by ktoś zrezygnował z rzutu, to i tak zostanie, jak to mówią po rosyjsku, uniszczony. Także że zostanie zgładzony. Do otwartej wojny z Zachodem na szczęście nigdy nie doszło. Po zimnowojennej przeszłości zostało jednak wiele pamiątek. Jedną z nich jest wojskowy samolot Tygrysek. W trakcie swojej wojskowej kariery latał nim po niebie m.in. Bogdan Likus. To była rewolucja. Tego nic wcześniej z tego, co miały wojska lotnicze, nie odpowiadało możliwościom tego samolotu. Tak? To była końcowa linia rozwoju samolotów, która zaczęła się od Su-7 w latach 50., końcówce lat 50., skończyła się właśnie na Su-22 w wersji M4. Na co dzień samolot przechowywany jest w Sronohangarze Pilskiego Muzeum Wojskowego. W nim zresztą po projekcji odbyła się rozmowa z bohaterami filmu. Nasza tożsamość, pilska tożsamość jest bardzo ściśle związana z lotnictwem. Nieodzownym wręcz historią Piły jest lotnictwo. W związku z tym siłą rzeczy, naturą chcieliśmy pokazać również historię lotników, tych ludzi, którzy tutaj żyli, stacjonowali i tak naprawdę co oni mogą o sobie powiedzieć, a co my możemy po nich zostawić. Film Piloci pasja ponad wszystko będzie mieć swoją telewizyjną premierę na antenie telewizji Asta już tej jesieni.